Panie pianisto, zagrał pan już wstęp? Mogę zacząć śpiewać? Dobra. Did you jutro będzie tragiczny upał, że chyba nie wychodzimy z domu jutro. Natomiast dzisiejszy jest taki, że do przejścia. I to bardzo dobrze, bo musimy wyjść z chatki i załatwić parę spraw. Dobra, wszystko będzie git, tylko muszę ogolić jeszcze pachy. So let's go. Calm down, przecież wam tego nie pokażę. Zrobimy dziś bezglutenowe muffinki jaglane z bananami. Co to jest amarantus ekspandowany? Będziemy musieli kupić składniki. Jeszcze mam do odebrania paczkę. Jeszcze muszę kupić prezent dla mojej chrześniaczki na urodziny, bo prezent, który chciałam jej dać, jeszcze nie dotarł. Więc muszę jej kupić coś, co też chciałam jej w sumie kupić. Chodź tu. Więc teraz z racji, że książka nie przyszła, to pojadę szybko do galerii, do HM-u i kupię to, co też chciałam dokupić jakby do tego prezentu. Dzisiaj dostanie ten dodatek, a główny prezent dostanie, jak dojedzie. Let's go! I szczerze mam taki sentyment, bo już kilka lat mnie tu nie było i jak tu wyszłam, to tak, takie mnie wspomnienia wzięły z młodzieńczych lat, jak tu chodziłam na zakupy. No zobaczcie, czy to nie jest najsłodszy plecaczek na świecie. To króliczek. No mega cute. I do tego jeszcze takie spineczki, kwiatuszki. Myślę, że słodki komplecik. Moja chrześnica idzie już do przedszkola, więc plecaczek na pewno się przyda. Jeszcze szybko wstąpiliśmy do Carrefoura po te składniki do muffinek, co wam mówiłam. Lecimy do kasy. Okej, galeria już jest za nami. Wszystko, co mieliśmy tam załatwić, załatwiliśmy. Mój synek jeszcze się pobawił fajnie na zewnątrz, tam w tej fontannie. No genialne, to jest, tyle dzieci tam sobie może biegać. I super zabawa, jest naprawdę fajny czas. Teraz dojechaliśmy już kolejne miejsce, jeszcze tylko trzeba trochę dojść i odbieramy paczkę kolejną. Jeszcze będę mieć do odebrania awizo z poczty, która jest totalnie w drugim kierunku. No ale dobra, mam nadzieję, że buty mnie nie obetrą aż tak, żebym nie była w stanie tego załatwić, więc trzymajcie kciuki, bo trochę czuję, że mnie już troszkę obcierają za krótkie skarpetki. Założyłam, no ale dobra, lecimy do DPD. Okazuje się, że w automacie jednak jest ta paczka, a nie tam. Synek mi zasnął w wózku, więc wpadłam do Rossmana. A co? I tak mam teraz sporo czasu. Zakupy w Rossmanie, czemu nie? Właśnie dostałam powiadomienie, że książka dla mojej chrześniaczki właśnie przyszła i dosłownie zmierzam w kierunku punktu odbioru, także no lepiej być nie może, słuchajcie, wszystko idzie perfekcyjnie. No oprócz tego, że mały zasnął i nie będę miała po prostu jak wejść do mieszkania, bo
bo wózek jest obładowany rzeczami. Mały w nim śpi na leżąco, a mieszkamy, że tak powiem, na piętrze, więc będę musiała czekać, aż się obudzi. Lecę teraz odebrać jeszcze to awizo do takiego maratonu. Nie, dobra, żartuję, przecież byliśmy na wakacjach nad morzem i takie maratony, a jeszcze w sumie gorsze, mieliśmy codziennie na plaży i z powrotem, więc w sumie co ja gadam, jestem w świetnej formie. Bardzo dobrze, idealnie na takie maratony właśnie jestem przygotowana po tych wakacjach. Zobaczcie, wózek zapakowany na fulla po prostu. Jest naprawdę ciężki i to czuć, jak się go prowadzi. O, w tych polecę po resztę. Dobra, część rzeczy. Napakowałam sobie do jakiejś torebki. Słuchajcie, nie mogę tak dłużej. Muszę się przebrać. Od razu lepiej. Tak zwana podomka. Kitka. Więc moi drodzy, ja teraz się zabieram za podgrzanie obiadu, zjedzenie i w ogóle i dużo innych rzeczy związanych z domem. Ale wy już zobaczycie, jak robię muffinki. Za 3, 2, 1. Dwa dni później, moi drodzy. W tamten dzień jechaliśmy jeszcze na imprezkę urodzinową. Działo się tak dużo. Wczoraj również był ostatni dzień przed świętem, bo dzisiaj jest święto, więc bardzo dużo zajęć do ogarnięcia przed dniem wolnym. Jestem strasznie jasna w tej kamerze i nie wiem, jak to zmienić. Totalnie. W każdym razie, wszystko już jest przygotowane i czeka na zmieszanie, więc po prostu róbmy to. Let's go! Witam w moim salonie. Tak, przeniosłam sobie wszystko do salonu, bo w kuchni, kuchnię mamy za małą, ja nie zamierzam się tam teraz gnieździć, więc przygotowałam sobie tutaj przestrzeń. Wszystkie składniki już czekają na połączenie. Wcześniej ugotowałam tą kaszę, było tak, pół szklanki mleka, pół szklanki wody, zagotować, wrzucić kaszę, którą odparzyłam najpierw wrzątkiem na sitku i tą kaszę, jak to mleko zaczęło gotować, to tą kaszę wrzuciłam, gotowało się pod przykryciem i teraz już jest właśnie tak i teraz sobie stygnie. Natomiast tu mam wszystko, mam białka, żółtka, banany, mąkę, olej, tam w przepisie jest olej rzepakowy, natomiast ja jestem antyolej rzepakowy, więc mam oliwę z oliwek i sodę oczyszczoną, przyprawy do piernika zamiast cynamonu, bo bardzo lubię przyprawy do piernika. Aha, a to jest moja szklanka. Dlaczego ja się tak stusiłam? Link do przepisu oczywiście zostawię Wam na dole w opisie, więc jeżeli chcecie zrobić swoim dzieciom takie superanckie babeczki, chociaż jeszcze ich nigdy nie robiłam, ale mam nadzieję, że będą superanckie, no to zapraszam Was do linku na dole, tam będzie cały przepis, bo ja nie będę Wam tutaj pokazywać każdego kroku, który trzeba wykonać, jak mówię, już sobie część rzeczy zrobiłam wcześniej. Piekarnik nastaw na 190 stopni Celsjusza z termoobiegiem, no to idę to zrobić. Ubijamy białka na sztywną pianę. Słuchajcie, nawet sobie tutaj wszystko widzicie. Perfekcyjna pani domu, słuchajcie. Dobra, ugotowana kasza do miski leci. Tu jest napisane, że powinna być zimna już, ale no, I'm sorry, nie będę czekać na to, aż ona się stanie zimna, więc będzie taka. Też nie jest jakaś super gorąca, więc bez przesady, calm down a little bit. Zimna, no ile to ja bym musiała czekać, żeby ona była zimna. Dwa banany bez skórki, ja już sobie je rozdziamdziałam uprzednio. Żółteczka, wcześniej oddzielone. Olej. Tak wygląda masa i teraz dodajemy do niej mąkę, mąkę, cynamon i sodę. Ja używam mąki orkiszowej i teraz to miksujemy. Dodajemy białka do tej masy. Dobra, od razu, jak widzicie, wszystko sobie już tutaj składam na bieżąco.
Jest napisane, że 3/4 foremki ma być wypełnione masą, więc tak też zróbmy. W ogóle fajna jest ta masa, bardzo taka, bardzo ładnie pachnie. Pachnie jak jakieś takie świąteczne ciasto trochę. Wydaje mi się, że to będzie takie w smaku trochę przypominało bananowca, chlebek bananowy. Tylko że właśnie ta kasza jaglana mnie bardzo ciekawi, jaki ona tutaj doda koloryt smakowy. Jestem bardzo ciekawa i jestem bardzo ciekawa, czy mój synek będzie chciał to jeść. Zazwyczaj jest tak, że jak ja się bardzo postaram, zrobię mu jakieś niesamowite, wyśmienite jakieś potrawy, dania, to zazwyczaj on pokazuje pomidora i mówi mniam, 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 mniam. I koniec końców muszę mu dać po prostu pokrojonego pomidora. Znaczy pozdrawiam, zobaczymy, ale no może z tym będzie inaczej, bo on na przykład banany bardzo lubi. Więc no może to mu podejdzie, co? Mam nadzieję. Zobaczymy. Czy wam też zawsze, jak byliście mali, mama zostawiała do wylizywania miski i łyżki po jakichś wypiekach, jak robiła ciasta? No właśnie mi zawsze nas wołała, mówi, wołała, dzieci, chodźcie. I my po prostu przybiegaliśmy, braliśmy te łyżki, siadaliśmy, zlizywaliśmy te wszystkie łyżki, wiertła od miksera. Dobrze, moi drodzy, spróbujmy zatem, jak smakują te babeczki. Szczerze, myślę, że mega małe mu zasmakują. Czad, bardzo smaczne, polecam. Ale teraz, moi drodzy, najważniejszy tester. Smakuje ci? Masz tu babeczkę. A weź sobie tak, o, mniejszy kawałeczek. Zobacz. O, super. Mniam, mniam. Babeczki wyszły bardzo smacznie, więc koniecznie zróbcie je swoim dzieciom. A ja dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego vloga i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!